Blisko 16 milionów złotych kosztowała budowa Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, dała impuls do dynamicznego rozwoju miasta. Z przygotowanej tam oferty terenów inwestycyjnych do tej pory skorzystało aż 12 inwestorów z kapitałem krajowym i zagranicznym. Bochnia już na samej sprzedaży działek odrobiła zainwestowane pieniądze. Udało nam się wykonać zamierzenie, które tak prawdę mówiąc zrodziło się zaraz na początku, kiedy zostałem burmistrzem. Dostrzegłem wówczas potrzebę zwiększenia dochodów do budżetu, to jest jedna kwestia, ale to co ważniejsze, stworzenia nowych miejsc pracy. To był taki bardzo specyficzny i trudny okres czasu, kiedy niemalże co tydzień w ramach przyjmowania stron borykałem się z pytaniami o pracę. Przychodziły osoby o jakąkolwiek pracę i to spowodowało, zdynamizowało właściwie dążenie do tego, żeby ten projekt, ten zamysł zrealizować. I rzeczywiście udało się. Dzięki temu, że inwestorzy inwestują tam swoje środki, powstają nowe miejsca pracy. To jest coś, co będzie przynosiło z roku na rok stałe dochody. To nie jest tak, że się raz zarobiło i tych środków już później nie będzie, tylko z roku na rok będą te środki wpływały do budżetu miasta. Dzięki temu będzie można realizować te zadania, których mieszkańcy po prostu oczekują. O skali przedsięwzięcia, jakim jest Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, może świadczyć przykład jednego z inwestorów. Japoński koncern Mabuchi Motor wycenia inwestycje na 360 milionów złotych, planując zatrudnić w swojej fabryce 400 pracowników. W sumie w tym miejscu zatrudnienie może znaleźć nawet 1000 osób.